Jestem rolnik z Podsępopola i mam jedno pytanie. Tak siedzę, słucham godzinę, dwie. Za dziki, które zdechną na naszym gospodarstwie. Ja mam sprzątnąć, ja mam zapłacić, bo do tego czasu był przykład. Zdech dzik, zgłosiłem, przyjechał lekarz powiatowy, dzika firma utylizacyjna zabrała. Nie ponosiłem żadnych konsekwencji dla zapraszających. Dosłuchuję od pana Jurka Bahara, że KOWR musiał zapłacić za sprzątnięcie dzika, tak, panie Jurku? Tak. Druga rzecz. I każdy było na początku coś takiego. Zapłaci. Zgłoszenie, jeżeli ktoś zgłosił dzika padniętego, dostawał tam jakąś drobną sumę. Jeżeli by to było dalej utrzymane, podejrzewam, że tych dzików by było sprzątniętych nie 5, ale 10 razy tyle. Bo do tej pory gwarantuję państwu, że nie jeden z nas widział dzika, popatrzył się w drugą stronę i nie chciał mieć nic z tym wspólnego. Jeżeli dostałby jakieś tam podziękowanie za to, bo dzików nie było, nie byłoby tyle chorób i nie padłoby tyle dzików. To jest nawet dla was, panowie, myśliwi. Bo tych dzików by nie padło tyle. Jeżeli by było szybko, to rok temu czy ile ściągane. Ptactwo roznosi, muchy roznosi, ale skąd one roznoszą? Jak ja słyszę od kolegu, tam leży 10, ale się nie odzywą nikomu. Bo zaraz mi powiedzą, że ja to mam sam zakopać. Co to za zakopanie? Zakopanie pół metra pod ziemia? Przyjdzie list, czy następny jakiś zwierzę wykopie to. Po co taką coś? Jako to jest walka? Panie Adamie, czy oni w rządzie wiedzą, że my tak z dzikami robimy? Że my każemy je zakopywać? W Warszawie nie ma dzików. Ale ja jeszcze tylko powiem krasowo. A propos poparcia tu z kolei. Skosiłem temat. Ale proszę o ciszę. Skosiłem temat na 44 hektarach skoszonego rzepaku. Było 14 sztuk dzików. Każdego jednego dzika zgłaszałem. Gmina płaciła za to na początku. No i wójtowa i też to nie pasuje, no przecież kupę pieniędzy muszę za utylizację zapłacić. No to potem było zmienili, państwowy lekarz weterynarii płacił. Słuchajcie dalej, później zgłaszam dzika, ja za utylizację mam zapłacić. No to ja już zgłaszał nie będę. Ja mam zapłacić za utylizację. No i kto będzie zgłaszał, ma płacić za tego. Jakie przepisy, ludzie. I my ASR zwalczamy. No makabre. Gdzieś rów czyszczę, znajduje drogi trzy dziki. No bo one mają gorączkę czy tej choroby, idą pić wodę do tego rowu. I tych dzików było tyle. No i potem każą mi płacić za utylizację. Potem znajduje dzika, no to każą mi zakopywać tego dzika. No niestety, no tak nie może być. Chłop nie wolno. Nie zlikwidujemy ASF-u tym sposobem. Jeżeli rolnik ma tego dzika zapłacić albo zakopać, to nie tędy drogę. A myśli, że za odsłonę 30 kg 600 zł dostają. Ja mówię, tyle 14 dzików znalazłem, zgłaszałem. I potem się zastanawiam, czy zgłaszać, czy nie zgłaszać. Wprowadził mnóstwo przepisów, żeby ludzie polikwidowali jedno czy dwie maciory. Każdy, było takie ludzi, którzy mieli po dwie maciory, polikwidowali, bo jakiś, powiem, że nie baran, bo to już obraziłbym zwierzę, by myślił, żeby zabronić hodowania zwierząt. Takich świń sobie jednej czy dwóch. To jest nienormalne, to kurde, to jest dom wariantów. Ale sobie dalej nawet za Niemców tak nie było. To jest dom wariantów, a nie z państwem. Nie można uchodzić w rządzie. Za chwilę będziemy, szanowni państwo, kończyć jeszcze. Świn to jest około 4 milionów ton zboża, które teraz właśnie mamy efekt. O tak, nie ma tucznika i nie ma ceny na zboże. Na pewno jest, szanowni państwo, jest potrzeba organizowania, ja już dzisiaj widzę i wiem, że jest potrzeba organizowania takich spotkań. Po to choćby, żeby przedstawić... Ja tylko przerwę, tylko nie takim gronie, jak my tu jesteśmy, tylko tych z wiejskiej ściągnąć tych idiotów. Może kogoś Szanowni państwo, mamy tutaj naprawdę fajnych gości, którzy są tu z nami. Cieszę się bardzo, że kandydujący, którzy będą być może, i mam taką wielką nadzieję, otrzymają mandat zaufania społecznego i będą piastować najwyższe urzędy w państwie, będą mieli możliwości, żeby zmieniać prawo,
Są tu dzisiaj z nami. Ja bym prosiła pana Zbyszka Ziejewskiego, który zgłaszał się tutaj do zabrania głosów, żeby do odpowiedzi, tak? Więc ale jeszcze nie, jemu dajmy. Agnieszko, dziękuję, bo reprezentowałem Izbę, byłem kiedyś prezesem Izby, teraz jestem członkiem, delegatem, ale po pańskim wypowiedzi to nie wiem, czy... Ale ja przerwę. Nie wiem, czy szatować, nie? Nie, panu przerwę tylko. Widział pan reklamy w telewizji? Nie do idiotu? To jest normalnie żenada. Żenada wszystkich tych partii. To no, szkoda nawet oglądać, ten telewizor przez okno wyrzucić. I my dzisiaj rozmawiamy. Ale pan chce pan dobrze, będę głosował na Konfederację. Powiem jedną rzecz. Z takich wszystkich spotkań powinny być wnioski. I jest prezes naszej Izby, pan Mińsk Mazurski. Powiem tak, jak ten ASF dojdzie do Nowego Miasta, do Lubawy, to będzie porządek. To zacznie się porządek z tego tytułu, że jest to zagłębie trzody na terenie Warmii i Mazur. Jeżeli tam zaczną padać te gospodarstwa, to już nie będzie odwołania. To mogę wam zagwarantować, że blokada 15 będzie i będzie skuteczna. Ale nie, mi się wydaje, panowie, macie teraz 13 października. A nie, odpowiem panu bardzo szybko. Tutaj jest pan nadleśniczy, łowczego już nie ma. Było 49 województw. Było. Województw jest 16, a łowczych jest 49. Rozumiecie tą filozofię? Mówiliście o cenach, o wypłatach. I jeżeli, wracając się do kolei, historyczny moment, mieliście przez 4 lata, żeby to naprawić, bo każdą ustawę mogliście wprowadzić, zmienić w nocy, w dzień. Każdą ustawę. No nie przeszło, nie udało się. I to, co kolega powiedział, że ten lobbying myśliwych jest tak, jaki jest, nie? Lobbying. Że na 460 posłów 320 poluje. Dlatego tak jest. I dlatego tak jest. I powiem więcej. Powiem więcej, panowie. Panowie rolnicy. Dziękuję, co my, kolega prezes dzwonił do mnie, jak u ciebie z dzikami? Byłem przewodniczącym Izby Rolniczej w powiecie nowomiejskim. Każdy łowczy przychodzi, ma plany odstrzału z poprzednich lat. I ileś dzików strzelone? U mnie jest zagłębie dzików. My siejemy bardzo dużo kukurydzy. Tych dzików jest zatrzęsienie. A ktoś mi mówi, że zredukować to do 0,1 km. Abstrakcja. Abstrakcja. I dlatego, jeżeli z każdego wniosku, pan starosta, pani wójt, pan burmistrz, razem nie stworzymy z każdego spotkania wniosków, konstruktywnych wniosków do wykonania. Do wykonania takim ciałem samorządowym jest Izba. Bo jest to dzisiaj najlepsza reprezentacja rolników, bo jej nie ma innej. Izba ma pieniądze na szkolenia, to co mówicie, czy ma być biegły, czy nie. Bo jeżeli będzie biegły, tu kolega mówił, rolnik idzie do sądu, to pan chyba mówił, że trzy sprawy są w sądzie. Ale rolnik, jeżeli idzie do sądu, to on musi wnieść opłatę za jaką szkodę wnosi. Oprócz tego, że poniósł szkodę na polu, to idzie do sądu, musi wnieść, nie wie czy wygra. A sędzia myśliwy. Słuchajcie, jeżeli tych zmian nie wywalczymy przez samorząd rolniczy, przez Izbę Rolniczą, to tych zmian nie wywalczymy nigdy, bo spotkania się będą odbywały notorycznie w gminach, powiatach. My mamy kolegę, który jeździ od ASF-u do Warszawy. Jeździ, spotyka się ileś tam razy w miesiącu, ileś razy w roku. Z tego nic nie wynika. Spotkania dla spotkań. Powiem tak. Jestem w grupie u ministra Zawódzkiego odnośnie NW, bo 25% wsi straciło dopłatę NW w rozdaniu 21-27. Rolnicy się pytają, na Warmii, Mazurach? Krótszy okres wegetacji o 30 dni i my mamy 25% wsi zabrane dopłaty w rozdaniu 21-27. 176 zł do hektara, zabrane. Ale jeszcze nie ma tego przecież. No ale wchodzi, no wchodzi. Nie ma, ale nie ma rozdania. I teraz powiem nie tak. I teraz powiem jedną rzecz. Jeżeli właśnie nie skupimy się na tym wszystkim. Nie wprowadzimy z myśliwymi, bo to trzeba rozmawiać z prezesem łowczym. I jeżeli my tych odstrzałów
na etapie, bo prezes dzwoni do mnie, zwiększ, popatrz na ostatnie 5 lat, bo są protokoły, zwiększyć tą strzałę i przewodniczący Izby Rolniczej w powiecie pierwszy podpisuje, potem jest wójt, który podpisuje i dopiero idzie do pana nadleśniczego. Ale to są opinie, to są opinie. No dobrze, ale ja ją nie zaopiniuję, wójt nie zaopiniuje, to niech nadleśniczy weźmie to na siebie i to zaopiniuje. No niech weźmie, sam zadecyduje. Ale przepraszam, że przerwę. Mogę pokazać roczny plan hodowlany ostatni, gdzie gmina Bartoszyce podpisuje, były sekretarz, którego już nie ma, zresztą podpisuje bez zastrzeżeń. Ale koledzy, no potem mówię cały czas o samorządzie rolniczym, o izbie rolniczej. Izba szkoli cały czas swoich przedstawicieli, szkoli w tych komisjach, żeby brać udział. My szkolimy, no prezes wysyła, co roku nowi ludzie są szkoleni, bo co 4 lata się zmieniają działacze w izbach. I jeżeli ja u siebie nie mam problemu z odszkodowaniami, bo biorę udział w tych komisjach, ale problem jest jedynej natury, ile tych dzików jest. I to, co kolega powiedział, ile jest gęsi, bo kolega mówił już w radzie, ile jest gęsi dzikiej, co one robią. Rzezie, ja mam u siebie rezerwat gęsi, bo jest koło Iławy, jestem, Nowe Miasto Lubawskie, to gęsi jest zatrzęsienie, bo jest rezerwat. Wycinają całe hektary, całe powierzchnie hektarów pod ochroną. Żurawie pod ochroną. Bobry pod ochroną, zalewane łąki. To u nas rolnicy wiecie co robią, bo jest bardzo dużo rolników, którzy mają bydło mleczne, łąki zalewane. W nosy rolnik bierze pełną beczkę, no to powiem jak się dzieje. Pełną beczkę gnojowicy i do tego miejsca, gdzie tam sobie bobry żerują, wylewana jest gnojowica. Wyprowadzają się to bardzo szybko. Zwyczaje się do tego. Ale takie są metody dla końca. Dlatego uważam, kochani, uważam, że z każdego spotkania tak tu dzisiaj są tak, pierwszy postulat, zredukować ilość okręgowych łowczych, 49 na 16. Pierwszy postulat z tego spotkania powinien być. Drugi postulat, co pan lekarz mówił. 22 tysiące zarabia. Dobrze, ale ja mówię o SF-ie, nie? Wprowadzić to, bo jeżeli rolnik jest myśliwym, a ma trzodę, może wejść do pani? Jest przepis, który mówi, że z chwilą, kiedy uczestniczyłem w polowaniu, bądź byłem w lesie, gdzie jest rejon nadleżony, zapowietrzony, 72 godziny nie mogę wejść do chlewu. Mimo desekuracji 100%, tak? To nie mogę wejść, no, aczkolwiek te wejście do chlewni to też jest zakaz, to też jest biosekuracja teoretycznie. Ale jak jestem przy głosie, to chciałbym... Ja skończę, tylko pan będzie dalej. Ale ja skończę. Powiem tak, w Danii nie ma dzika żadnego. Tak. I nikt się nie martwi, ani pan nadleśniczy, ani łowczy, bo u nas ekolodzy od razu wchodzą. Co jest ważniejsze? Rolnik, jego produkcja, jego warsztat? Jeżeli się słyszy, że rolnikowi jednemu drugiemu wybito 2000 sztuk trzody. Wybito. I pokazują to filmy, bo dzisiaj w internecie jest wszystko. I tam ekolodzy nie mają problemu, że jak te świnie, te maciory, te prosięta się zabija, tymi ciągnikami się wywozi rzeź. I nikt nie reaguje w tym momencie na tych biednych rolników, im się zabiera warsztat, bo dzisiaj ten, który produkuje trzodę, on nie zmieni tego na bydło, on nie zmieni tego na dróg, bo to są pieniądze, to są koszty, on nie napisze programu do agencji. I teraz, jeżeli my jako środowisko rolnicze nie zmobilizujemy się, to ciągle będziemy oszukiwani. Ciągle. Dlaczego? Już nieraz byłem w różnych wyjazdach studyjnych i w Danii, i w Niemczech, i we Francji. Tam jeżeli rolnicy mają problem, to oni się spotkają z prezydentem, żeby omówić problem. W Niemczech spotkają się z panią Merkel. A u nas, żeby rolnicy się spotkali z premierem albo z prezydentem, to na dożynkach. To tak. Nie tak. Na dożynka. I dlatego ja nie mam naprawdę, szanuję się, poznam cię od lat, szanuję i nie będę nic więcej mówił, nie wymieniam żadnej partii. Nie wymieniam, bo nie o to chodzi. My w swoim haśle mamy łączymy i rolnicy się powinni łączyć. I z tego spotkania powinny być konstruktywne wnioski, jak temu przeciwdziałać. Bo jak takie spotkanie się odbędzie u nas, a u nas te strefy się porobią w Nowym Mieście i w Lubawie, to naprawdę pójdzie to w kraj, pójdzie to w betę. No
No i porządek. I powiem wam tak, no ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jeżeli rządzący, to pytali się na sali, czyli wójt, starosta, burmistrz, wojewoda, to powinniśmy, izba rolnicza, to powinniśmy współdziałać, nie? Tak. Powinniśmy współdziałać. I takie wnioski, które tu dzisiaj idą, prezes naszej izby, pan Jan Halfer, spotyka się z marszałkiem, spotyka się z wojewodą, te koło, które źle wycenia, to ono nie musi być. Ja powiem tak, na miejscu tego koła, które jest, jest problem z nim, to innego koła wchłonie bardzo szybko. Tak, powinno być. My mieliśmy, ja u siebie, powiem wam na swoim przykładzie. Mam koło Nikowskie. Ale już panu powiem, nie? Koło Nikowskie mam. Panowie przyjeżdżają w piątek, sobotę, niedzielę. W czwartek przyjeżdżają popić, nie? W niedzielę, jak tam dobrze będzie, to pójdą na polowanie. A ja się je dużo kukurydzę. No i raz potrafię wyceniać, duże odszkodowanie. Drugi raz, duże odszkodowanie. To wiecie, co zrobili? Poszli z terenu polowy, tam gdzie ja mam te i szkody im wyliczam, poszli do lasu. Oddali teren dla innego koła. I trzeba zrobić tych myśliwych, gdzie jak się zadzwoni do niego, że ja mam dziki i sieję kukurydzę. Bo filozofia polega na tym, że jeżeli ja mam w kole 50-60 myśliwych, ja dzwonię do łowczego, słuchaj, sieję kukurydzę. Oni do momentu wschodu obstawiają mi tą kukurydzę. Albo mówię, weź se stróża, niech cię pilnuje, my mu zapłacimy. Przecież to na tym powinno polegać. Wzajemny szacunek myśliwych do rolnika, a nie, że rolnik to jest ten, co ma ponosić wszystkie koszty. Rolnik dzisiaj nie ma, bo ktoś tu powiedział o tym zbożu, że jest mniej świni. Zboże to jest jedno, my możemy eksportować. My możemy eksportować zboże, nie musimy, jeżeli go nie ma. Ale problem jest innej natury, że w tej chwili Unia podpisuje kontyngenty z Ukrainą, nie? Unia podpisuje, ale te kontyngenty nie wchodzą na 27 krajów unijnych, tylko przekraczają granice i zostają w Polsce. I tu jest problem. I tu jest problem, że te kontyngenty zostają w kraju za granicą. One się nie rozchodzą na Holandię, na Niemcy, na Francję, Anglię. One nie. One zostają w Polsce. I tu jest problem, że Ukraina nas zalewa. I dlatego mądrością rolników to jest to, żeby na ręce prezesa, tutaj Agnieszki, bo Agnieszka super prowadzi sklep dłużej w izbie niż ja, bo razem tyle samo lat, że jest super dziewczyną, super dziewczynę wybieracie. I te wnioski z tego spotkania powinny iść na papier do prezesa, prezes powinien stosowne decyzje podejmować. Bo inaczej będziemy się spotykać co 2-3 miesiące i z takich spotkań każdy się wyżali. Wyleje z siebie żółć. Maksymalnie ją wyleje, co niektórzy się pokłócą. Myśliwi, rolnicy, a efektów żadnych. A efektów żadnych. A chodzi o to, żeby z takiego spotkania zrobić konstruktywne wnioski i je te potem wnioski prezes, żeby realizował. Jest, prezes ma bardzo dużą szansę, bo spotykają się albo raz w miesiącu z ministrem, albo co dwa razy w miesiącu. Tak, czuję, że mamy takiego ministra, który jeszcze sobie to, co zrobił, to zrobił. To cieszmy się z tego, że jeden odważny Danowski, który jakoś próbuje po ludzku walczyć. Czyli ja uważam tak, bo można było mówić dużo, ale muszą być konstruktywne wnioski z tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze pan poseł i pan prezes już, tak na koniec, dobrze? Zgadzam z kolegą, tylko tak. Jeżeli jestem na komisji rolnictwa i przyjeżdżają różne grupy rolników i jeden drugiemu przeczy, to słuchajcie, to dla władzy, jaka to jest siła? Jeżeli byśmy równie, tak jak we Francji, zobaczcie, co oni robią. Jeżeli jest import takiej zboża, to oni idą i palą te tiry i wszystko i protestują ten kto. Nawet prezydent przyjeżdża do nich i pomaga i tak dalej. Jeżeli dalej będziemy tacy niezgrani, to nas rozgrywają, czy to te ugrupowanie będzie rządziło, czy inne ugrupowanie. Ale siła rolników to jest zawsze, że duży procent jest w jednym zorganizowanym związku, albo w wielu związkach, ale działających wspólnie. I wtedy naprawdę mamy jakoś wpływ na to, co się w kraju dzieje. A tak to możemy mówić, no, z Ukrainy sprowadzają zboże i co my na to?
A my siedzimy spokojnie, nic nie reagujemy. Nie, mamy służby i kary, bo rząd mówi, że Unia nam to sprowadziła, my nie mamy na to wpływu. Bo Włoszy nie chce się zmienić. Ale prawdopodobnie elewar to magazynuje. Szanowni Państwo, my tu przechodzimy już na inne tematy. Ja tak się przysłuchuję, tak? Zapraszam. Wytłumaczenie, dziękuję. Szanowni Państwo, 15 jest, zanim Pan Prezes jeszcze, 15 jest spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, posiedzenie Rady Powiatowej. Ja wszystkich rolników, którzy są zainteresowani różnymi sprawami rolniczymi, serdecznie na te spotkania zapraszam. Można w biurze Izby wypełnić... Dobrze, porozmawiamy. To w domu nie będziemy wynosić krzesła. No jest we wtorek. Więc wszystkie tematy jak najbardziej ja... Bierzemy to po prostu, tak jak tutaj mówi pan poseł, jak mówi pan Zbyszek Ziejewski, bo to jest izba, ale tutaj pan Zbyszek Ziejewski trochę tak odkręcił, że złożył na izbę. Ja gwarantuję, że izba na pewno zawsze staje po stronie rolnika i będzie go godnie reprezentowała. A jeśli pan prezes zapomni, to ja przypomnę mu o tym. A jeśli chodzi o kandydujących, to również oni muszą czuć się odpowiedzialni za tematy, które dzisiaj podejmujemy, żeby je później realizować. Żeby nie zapomnieli to, co odbyło się przed wyborami. Tak? Wieszka, jak powiedziałaś, że ty zareagujesz, to prezes powiedział nie. Tak? Nie. Pani Agnieszko, tylko... I już przechodząc tak płynnie, pani Agnieszko, pani jeszcze pewnie zamknie. Tylko, że ja oczekuję też, bo tutaj dobrze, że padają to słowa izba, izba, tylko, że izbie nikt ręki nie podnosi za tą ustawą. Więc decydują ci, którzy są wybierani. I tutaj kieruję, bez względu na opcję, że no, oni decydują, jeśli nie ma tej siły, bo rzeczywiście nie ma tej siły, bo i pan Adam Odakowski ma rację, bo ten lobby jest tak silny, że w każdej chwili blokuje wszystko, no to muszą przekonać innych. No jest dużo miłośników zwierząt i tak to jest. Miało być lepiej, powiem wam tak w skali już województwa, miało być lepiej, jak ta ustawa weszła na w roku ubiegłym weszła. A jest gorzej. Jest gorzej. Dlaczego gorzej? Myśliwi, mówię o tym wprost, poczuli się panami tutaj, że mogą robić dalej tak, jak to robili wcześniej. Tak. Tak na jest. Przyjeżdżają po pierwsze po czterech, po pięciu. Nie wiadomo, kto szacuje. I to codziennie wpływają te skargi, rolnicy o tym mówią. Po drugie, zawiadamianie ODR. Ja sobie dzisiaj poprosiłem na zarządzie, na ten tylko zdążyłem dotrzeć. Ile zawiadomień wpłynęło do ODR-u, że mają uczestniczyć, że będzie w tym dniu szacowanie szkód? Bo taki jest obowiązek. Na 3 dni przed godziną, tą datą, jest obowiązek. Dotarłem tylko do 6 powiatów. Wiecie, ile wpłynęło? 6. Sześć zawiadomień. To co, koła są w porządku? A to jest obowiązek ustawowy? Ale to jeszcze po szacowaniu koła dopiero się wysyła. Nie, nie. Ja mówię, nie wnikam kiedy, tylko że jest wysyłane. Po drugie, dalej koła ODR-owcy, dzisiaj też rozmawiałem z dyrektorem ODR-u, w sobotę i w niedzielę poza godzinami pracy nie pracują i nie szacują. Jest problem. I ten problem kiedy? Tydzień temu był u nas członek zarządu, z ministrem na spotkaniu tam się udało dotrzeć. Został podniesiony z ministrem Kowalczykiem. On nawet zadzwonił, bo nie wierzył w to, o czym mówimy, do dyrektora ODR-u Mazowieckiego. I rzeczywiście ten potwierdził, że tak jest. No to pytam się, to jeśli mamy ustawę niedoskonałą, ale należy ją przestrzegać ze strony kół łowieckich, niech ona funkcjonuje w takim zakresie, w jakim jest napisana. A na gminnej jest,
przede wszystkim nieszacowanie tych szkód albo niedoszacowywanie. Niedoszacowanie. I dlatego wszędzie apeluję. Rzeczywiście tutaj mówił starosta, żeby każdy problem zgłaszać. Bo później przychodzi do przedłużenia umowy dzierżawy dla danych kół i się okazuje, że my nie mamy argumentów. Bo żeśmy rok, dwa, trzy zapomnieli, że tam były konflikty, że tam istniał problem i tak dalej. Dlatego trzeba o tym każdy fakt praktycznie dokumentować. Zbliża się rok 20, teraz trwają w sejmiku, sejmiku województwa prace nad zmianą granic obwodów łowieckich. I tu też apeluję, jeśli są takie potrzeby, trzeba to zmienić, te obwody, granice obwodów i tak dalej, proszę składać wnioski, jeśli tak jest. Ale trzeba powiedzieć wyraźnie i mieć argumenty, żeby temu kołu łowieckiemu starosta i inni nie przedłużyli. Po prostu. Jakieś koło, ja nie słyszałem, że kołu się nie opłaci, a koło nie zrezygnowało z obwodu. No jeden przypadek tutaj akurat mówił pan Ziejewski. No przecież no, tak funkcjonować i dalej nie może. Wprawdzie ja się, miotamy się tutaj na jedno koło, rozpoczęła kontrolę NIK. Udało mi się. Dwa koła poszły do kontroli przez zarząd główny. Jeszcze dalej będę drążył, jak są wypłacane odszkodowania, jaka jest dokumentacja i tak dalej, jak to funkcjonuje. No ale wszystkiego od razu też nie te. Dlatego tutaj też myśl tego prawa, tej ustawy, no koło nie może nie mieć adresu przyjmowania, że nie odbiera korespondencji czy cokolwiek. No przecież no, no tak funkcjonować tego, to tak nie może być. I się dziwię, że do tej pory no, nikt nie zareagował na to, że koło nie ma aktualnego adresu do zgłaszania szkód łowieckich. No to, to jest... Po to im ten adres? Im jest niepotrzebny. No jest, ja wiem, ja też jestem rolnikiem. Ja też jestem rolnikiem, czasami się miotam i na przykład w pewnej części pola zaniechałem z siewu rzepaków. Ja się nie będę szarpał co roku, bo nie ma. Bo nie ma. Po prostu no szkoda, że trzeba było przejść na inne uprawy. I kołu, to, ale to z drugiej strony, to jest też powód do nieprzedłużenia umowy dzierżawy. I tu apeluję. Możecie mówić co chcecie. Dzierżawicie adres gminie i aktualny w izbie rolniczej. Tutaj. Musi być. Łącznie z mailowym. Łącznie z mailowym. A jak nie, był tutaj łowczy, bo łowczy o tyle jest sytuacja, jeszcze nie wiem czy wszyscy wiecie, zostali mianowani. Już dzisiaj PZM czy Mazurska Rada Okręgowa nie wybiera łowczych, tylko są, łowczy jest mianowanie główny i jak i również tych. To się trochę pozmieniało teraz, znowu się zmieniło w Suwałkach i tak dalej. W związku z tym no, jest trochę łatwiej, bo oni ich elektoratem nie są już koła, bo nie z urzędu po prostu. No więc troszeczkę to łatwiej chodzi i on ma ten. Tylko, że nie stworzono narzędzi wpływu na koła ze strony łowczych okręgowych, bo nie ma. Można prosić, błagać i tak dalej. I wracając do już tak krótko o ESF-ie. Wszędzie wpisywaliśmy, ma być 0,1 i tu mnie nie obchodzi ile i to wszędzie u siebie w powiecie wpisywałem. Nie obchodzi ile tych dzików jest, tylko ma być 1 sztuk. A dla mnie miernikiem i wszystko są szkody. Bo jeśli w tym roku wystąpiła eksplozja i to rolnicy zgłaszali szkód na użytkach zielonych, później w zbożach, rzepakach i dzisiaj w kukurydzy, bo przecież my się spotykamy to po to, no bo jest problem, bo są nieszacowane szkody. To ktoś mówi, że dzika nie ma. Po prostu go nie powinno wcale tutaj być. I tu do pana lekarza też. Te teorie, które
obowiązywały 4 lata temu, bo żeśmy się zabrali wtedy za ten ESF, że bioasekuracja nas uchroni, to minęli. Musimy wybić wszystkie dziki. Wszystkie dziki, które są do odstrzelenia, powinny być wybite. Mamy gospodarstwa jak w pigułce. Niedaleko tu, Węgorzewo, inne. W tamtym roku ESF wybito 2000 świń, w tym samym gospodarstwie, w drugim obok, w innym obiekcie. Znowu maciory, znowu te. Weterynaria się nie ma do czego przyczepić. W związku z tym są wypłacane odszkodowania. I nie ma potwierdzonych, bo spotykam się z wojewódzkim lekarzem weterynarii, nie ma źródeł, jak ten wirus się tam dostał. I ci rolnicy, hodowcy, oni żyją dzisiaj jak bomby. Nie wiedzą, czy jutro mu wybiją, czy nie wybiją. Czy się tam coś dostało, czy się nie dostało. I dlatego mówię też o tym, dlatego też, że jesteśmy po wyborach w Izbie, to będzie też po wyborach, że jak trzeba będzie się mobilizować, to Ministerstwo Rolnictwa pierwsze i Ministerstwo Ochrony Środowiska drugie. No trzeba będzie tam po prostu też, jeśli tego, pojechać. Bo możemy, całe województwo dzisiaj zostało objęte żółtą strefą, poza jednym powiatem nowomiejskim. I jesteśmy na spotkaniu, okazuje się, że Komisja Unii Europejskiej obejmuje tutaj całą strefę poza jednym powiatem i zaskoczenie wielkie, bo jest trzeba 30 chłodni, wstrzymujemy polowania, bo chłodni nie ma, bo nie ma pieniędzy na chłodnie. I po wielu interwencjach, no 17 się znalazło, mamy spotkanie, teraz też będziemy podnosić, spotkanie z ministrem, wiceministrem Giżyńskim, jedziemy akurat w piątkę, tak, żeby no, porozmawiać konkretnie, żeby te pieniądze na te chłodnie, żeby ruszyć dalej z polowaniami. Bo po prostu zostały wstrzymane w tych. A nie możemy czekać jeszcze pół roku, zanim stawią, zanim znajdą miejsce, lokalizację, to już problem. Proszę? To już czekaliśmy, dlatego mamy ten problem. I tutaj no muszą być rozwiązania bez względu na to, czy się komuś podoba. A jeśli koła, to już mówię, że ja też nie mam pomysłu. Różnie mogę tego nieraz, jak ktoś podpowiada, jak problemy z kołami załatwić, jakie jest narzędzia, czy rozwiązać to rzeczywiście całkowicie. Tak jest. Rozwiązać to i stworzyć jakieś lotne brygady, które no, wytrzebią to po prostu ten dzik. Bo inaczej, to ile to będzie trwało? Znaczy, żeby siły dostałyby te 600 zł, a nie prezes koła się je do koła. Nie, to przy jest przy sanitarnym, a przy innym, ale myśliwy dostaje raptem 50, słyszę, 80 zł. Ja wiem, że koła mówią i teraz koła mówią tak, no my jesteśmy hobbydami, no ale teraz no po prostu racja stanu tego wymaga, że no musimy to zrobić, bo tego nie uciekniemy. I tak to wygląda. Wracając do tego koła, prawidłowy adres, będziemy sprawdzali, czy jest, czy nie ma, nawet telefony. Pokusimy się, żeby nawet zadzwonić inkognito. No to będziemy szukali innych sposobów, żeby te koło... Niech przyjedzie kontrola, wystąpimy tutaj. Zobaczymy, jaka jest to kodek. Jeszcze wracając do populacji zwierzyny pułowej i tutaj do pana leśniczego. Ja wiem, że się mogę narazić też już. Tylko pytam się, kto ma wiedzieć o stanie zwierzyny? Ja, jako przedstawiciel Izby, ODR-owiec, przecież lasy państwowe najlepiej powinny znać stany zwierzyny, jaka jest. No ale i wiedzą, bo tym ostatnim ogniwem, który zatwierdza ten plan, stawia pieczątkę, jest nadleśniczy. Ja mogę spekulować, bo ja nie wiem.
i stawia na leśniczy. Udało mi się w tamtym roku na zniku spotkań zmniejszyć i to pan potwierdzi, że udało nam się zmniejszyć, żeby zejść z jeleniowatych, bo ona rosła tam chyba do 24 tysięcy tego jelenia w mazurskim i stopniowo, żeby schodzić z tego stanu jeleniowatych. Ponieważ jeleniowate możemy zdejmować, łosia nie możemy zdejmować, ale łoś nam to ciągle przyrasta, bo jest go no przeszło 5 tysięcy już w województwie tutaj. Ale jeleni jest bardzo dużo. I bardzo dużo. W związku z tym tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. I dlatego też no, te, trzeba... I trzeba jeszcze to... Jeszcze trzeba... Jest i problem z zielonymi też. My pamiętajmy, że takie koło Działdowa Strzela, polowania dewizowe są i myśliwi sami, bo przypuszczam, że myśliwi dający przyjeżdżają obrońcy zwierząt z Warszawy i plączą się pod lufami i ci nie mogą strzelać. Solą załadować dwulubą. Także te koło akurat, które tu było wymieniane, dziki szarak, no będziesz pod szczególną ochroną z naszej strony. Będę mówił, że tutaj zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, ale mówię od razu, występuję do PZT o przeprowadzenie kontroli. I do NIK-u też, tutaj, do naszej tej. Zniesienie moratorium na łosia. No było jeden dzień. Jak ja bym wam pokazał korespondencję w izbie co 2 miesiące, co 3, bo się ludzie upominają, żeby tego, no dzisiaj to jest jak no nie ma takiej możliwości. Pisma kopiuj wklej, wracają po 2 miesiącach z tą samą odpowiedzią. No tak to jest. Liczę, że może się coś po wyborach, może bez względu na to, że ktoś podejmie odważniejsze decyzje, no bo już nie będzie się liczył z elektoratem. Bo z elektoratem rolniczym, to my też musimy pamiętać, to jest ile? 10% społeczeństwa pracujących w rolnictwie, to mamy 3-4%, którzy żyją z tego rolnictwa. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Wszystko zależy, jak będzie miejsce ochrony środowiska. Nie. Szyszko podjął pewne decyzje odważnie. No, nawet już po śmierci niepochlebne komentarze tam są na Facebooku i tak dalej. To odważny człowiek, a ludzi... Z Bobrem jeszcze, wrócę do Bobra. Ilekrotnie ja proponowałem, i już chyba Żelichowskiego. Bóg nie musi być zwierzęciem prawnie chronionym. Nie musi być. Na Bobra można zjeść częściową ochronę. Można. Można tak samo jak na przykład ze ślimakiem, że możemy go pozyskiwać w maju, nie? Bo zbierajmy go w maju, dopuszczamy. Litwini to robią, Szwedzi to robią, tylko jest opór ze strony i myśliwych, bo kto by musiał strzelać? Myśliwy. Kto by za szkody płacił? Ale szkody od razu, a tak dla ciekawości, to powiem wam, że w naszym województwie co roku następuje przyrost wypłacanych szkód za bobry prawie 1 000 000 zł. My dzisiaj wypłacamy ordość, nie wszystkie, to jest 6 milionów złotych. Co roku prawie czy tam... Państwo stać na to? Pytałem kiedyś, czy państwo na to stać? Nasze jedno województwo. A ile lasu mniej? A ile lasu mniej? Teraz się przepychamy z polskimi wodami. Bo mówią, że Bóg to dobrze robi no, w lesie, bo to ten. Tylko że rolnicy mają pozatykane odpływy, rzeki nie przepływają tam, gdzie przepływają. Tu u was wniosek chyba nawet był tutaj z którejś posiedzeń, tylko Askęczyna, żeby polskie wody wystąpić. Rurociąg zatkany był przez bobry. 60 centymetrów. I tutaj tego bobra, i tutaj jest apel też, można wprowadzić. Mieliśmy odszał jako województwo na 3 lata, tam dyrekcja zezwoliła chyba 1750, no mogę się mylić. Na Wolecko występowało. Nie, tutaj panie Adamie całe województwo. Wiecie ile odstrzelono przez te 3 lata? 300 razy. A było my tego, ile się dopominałem, Polski Związek Łowiecki szkolenia robił dla myśliwych, potwierdzają. Najpierw brali tam chyba około 300 czy parę. Koła nie chciały wysyłać nawet tych do przeszkolenia. Swoich członków.
A skoro mowa o kołach, by mi się przypomniało. Ostatnio toczę wielką batalię, występując do kół, o przyjęcia rolników do kół. Wszyscy mówią, że tak świetnie jest. Nieprawda. Dzisiaj, wczoraj pismo poszło na rezydentów. Myśliwi wiedzą, o co chodzi. Nawet na rezydentów, żeby przyjęli rolników do kół. Nie. Dopiero jedno spotkanie z zarządem, drugie spotkanie, jakie uwagi, bo jeśli no, ktoś nie zasługuje, no to nie powinien. I warszawiaków do kół, jak rolników. No. I to nie jest tak świetnie, że ci, że koła już przyjmują rolników. Nie. Ja nie chciałbym generalizować, ale w województwie tak to jest. Wczoraj interweniowałem, w Olsztynku już miałem też, bo nie chcą. Nawet na rezydentów. I żeby dać im odstrzały, żeby pilnowali swoich kół.